Myślę, że już możemy zacząć, także czołem Wielkiej Polsce. Witam wszystkich na organizowanym przez ILAKSPR Oddział Obozu Narodowo Radykalnego spotkaniu z naszym gościem, Kajetanem Wajskim. Kajetan opowie nam o swojej książce Wiczęta, dwa rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Czcimy już go drugi raz w głowie, no to się cieszymy, że tego typu wydarzenia wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Motywuje to nas do jeszcze większej pracy, tak aby pamięć o bohaterach tamtych dni, jakimi byli żołnierze wyklęci, nie zginęła. Tym bardziej, że w Polsce cały czas więcej jest pomników Armii Czerwonej niż żołnierzy wyklętych. Po sali została opuszczona lista ze Stowarzyszenia Przystań na potrzeby projektu. Widzę, że już ona jest w obiegu. To żeby już dużo nie przedłużać, oddam głos naszym gościom. Bardzo dziękuję za to, że po raz kolejny zostałem zaproszony do Iławy na spotkanie poświęcone tematyce żołnierzy wyklętych, a w szczególności, jak głosi temat naszego spotkania, historii synów i córek żołnierzy powojennego antykomunistycznego podziemia. Wtedy, kiedy się z częścią z Państwa widziałem już w grudniu ubiegłego roku, przyjechałem z pierwszym tomem książki Wiczęta, który ukazał się w maju 2014 roku. Już wtedy byłem podczas przygotowań drugiego tomu tej publikacji. Ponieważ tak naprawdę od samego początku, już od momentu premiery pierwszego tomu Wilcząt, pojawiały się głosy, zachęty do tego, abym kontynuował te prace, abym przeprowadzał kolejne wywiady. I tak jak zaznaczyłem to podczas naszego grudniowego spotkania, część spośród synów i córek żołnierzy wyklętych odmówiło udzielenia wywiadu. Wtedy, kiedy ich zachęcałem do tej rozmowy przy przygotowywaniu pierwszego tomu Wilcząt. Jedni argumentowali to tym, że nie wiedzą zbyt wiele o swoich ojcach, że tak naprawdę przez ten cały czas, od tych czasów powojennych, była to dla nich i jest nadal wielka tajemnica. Inni mówili wprost, że się boją, że boją się jakichś represji, przykrości ze strony UBEK-u, ze strony ich dzieci i wnuków. Ten strach był w nich tak silnie zakorzeniony. I szczególnie zależało mi na tym, aby w drugim tomie znalazła się rozmowa z pewną konkretną osobą, z panem Zbigniewem Kurasiem, synem majora Józefa Kurasia Ognia. Wtedy, kiedy jeszcze byłem u Państwa ostatnim razem w grudniu, wtedy nie wiedziałem, czy do tego wywiadu dojdzie. Ja już chciałem, żeby ten wywiad się ukazał w pierwszym tomie, ale cały czas dzwoniłem do pana Zbigniewa i cały czas spotykałem się z decyzją odmowną. Zachęcałem, prosiłem, powoływałem się na wspólnych znajomych. Cały czas nie, nie i nie. I tak naprawdę na początku stycznia tego roku, kiedy już kończyłem przygotowania nad drugim tomem Wilcząt, kiedy miałem już zgromadzonych 11 wywiadów, a docelowo chciałem, aby w tym drugim tomie również rozmów znalazło się 12, zadzwoniłem po raz ostatni. Stwierdziłem, jak się uda, to dobrze. Nie, trudno. Widać, nie będzie mi dane porozmawiać z synem Ognia. Zadzwoniłem po raz ostatni i pan Zbigniew mówi, niech pan przyjedzie. I faktycznie przyjechałem, rozmawialiśmy przez kilka godzin w Nowym Targu, tam gdzie mieszka. Opowiadał szczegółowo o swoim dzieciństwie, o swojej młodości. Oczywiście ojca swojego w ogóle nie pamięta. Ale podczas, kiedy właśnie jechałem do Nowego Targu, zastanawiałem się, dlaczego? Dlaczego aż półtora roku musiałem go przekonywać? Dlaczego musiałem wykonać aż tyle telefonów? I to było dla mnie znakiem zapytania do momentu, kiedy opowiedział pewne wydarzenie ze swojego dzieciństwa. Gdy miał 3 czy 4 lata, już po śmierci ojca, do domu, w którym mieszkał wraz ze swoją mamą w Nowym Targu, dokwaterowano im funkcjonariuszy UB, aby tę rodzinę jeszcze bardziej pognębić, upokorzyć, upodlić. Ubecy mieszkali na parterze. Żona Ognia ze swoim synem na pierwszym piętrze. Gdy ubecy byli pijani, strzelali w strop był drewniany, kule latały naokoło żony Ognia i jej syna i wówczas matka przytulała swoje dziecko, że jeśli któraś kula miałaby trafić, to żeby trafiła ją, a nie jej syna. To oczywiście tylko jedno wydarzenie, ale jak bardzo charakterystyczne. Później represje praktycznie na każdym kroku, w szkole, później w pracy. I apogeum tych represji tak naprawdę, oprócz tych lat powojennych bezpośrednio, miało miejsce w latach 60. Wtedy to bowiem zostały opublikowane tak zwane pamiętniki Ognia.
Obecnie dysponujemy wydanymi przez IPN między innymi wspomnieniami, pamiętnikami kapitana Zdzisława Wojskiego, pseudonim Kusko z Lubelszczyzny. Świetna lektura, polecam wszystkim, naprawdę wspaniałe wspomnienia, opis na bieżąco tych akcji partyzanckich. Zachowało się tak wiele takich dokumentów. Natomiast w 60. ukazały się właśnie pamiętniki ognia. I tam w tych pamiętnikach wychodziło z tej treści, że ogień był po prostu zwyczajnym bandytą, gwałcicielem, mordercą, podpalaczem. I taka zaczęła się tworzyć coraz bardziej legenda wokół ognia. Coraz więcej zaczęło osób w to wierzyć, że tak faktycznie było. Dopiero na początku lat 90. okazało się, że te pamiętniki to jest jedna wielka bujda, to jest kłamstwo. Jeden z ubeków, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, usiadł i te pamiętniki napisał. Od początku do końca fabrykując w treść. Niestety, mimo że wiadomo już od 20 lat, że jest to kłamstwo, że są to kłamstwa i pamiętniki, nadal wiele osób powołuje się na nie jako na źródło historyczne. W różnych dyskusjach, szczególnie w internecie, na Facebooku, można zobaczyć takie argumenty właśnie, no ale przecież ogień pisał pamiętniki i tutaj możemy zobaczyć takie, a nie inne jego oblicze. I ogień zalicza się do takich dwóch postaci, o których zwykłem mawiać, że to są najbardziej wyklęci spośród wyklętych. Że jakkolwiek współcześni już rzadko kiedy pojawiają się ataki na rotmistrza Witolda Pileckiego, czy na Danisza Sieci-Furnę Imkę, to na dwie postaci nadal w lewackiej prasie można spotkać się z oszczerstwami, kaluniami. Jedna z tych postaci to właśnie major Józef Turaś Ogień, natomiast druga z tych postaci to kapitan Ronald Reis, pseudonim Bóg. I chciałbym tutaj bardzo krótko, rzecz jasna, w telegraficznym skrócie, ale przedstawić te najważniejsze argumenty, które przemawiają, które zarzuca strona lewicowa, postkomunistyczna Góremu i te argumenty, którymi bardzo łatwo można ich odeprzeć. Dlaczego? Z tej racji, że kiedy Państwo będą spotykać się z literaturą dotyczącą żołnierzy wyklętych, z publicystyką, również z jakimiś artykułami z prasy lewicowej, wtedy warto nie być zaskoczonym. Nie zastanawiać się, a może to jednak było tak faktycznie, jak oni piszą. Przecież w końcu takie, a nie inne fakty były. Mianowicie strona postkomunistyczna oraz strona, możemy to dać sobie, mniejszości białoruskiej na Podlasiu, zarzuca Góremu, kapitanowi Romualdowi Reisowi, dokonywanie czystek etnicznych i wyznaniowych. Chodzi konkretnie o pacyfikację kilku wsi, skomunizowanych wsi białoruskich, które to Góry tych pacyfikacji dokonał w wyniku rozkazu ze strony Komendy Narodowego Wojskowego. Doszło do pacyfikacji tych wsi w grudniu 1946 roku i niestety w tych wydarzeniach zginęły także niewinne osoby, tylko kobiety i dzieci. I to jest bardzo często tak właśnie zeksplorowane przez stronę postkomunistyczną, że tutaj żołnierze wyklęci mordowali kobiety i dzieci. Dlaczego do tych pacyfikacji doszło? Dlaczego zarzuca się, że dokonywał czystek etnicznych i wyznaniowych? Po pierwsze pamiętajmy, że kapitan Romuald Reis już we wrześniu 1939 roku, kiedy wycofywał się na wschód, wtedy był świadkiem równocześnie tego, jak upada polska armia, polskie państwo, ale również widział, jak wielu Białorusinów, komunistów z komunistycznej partii mordowało polskich piekurów siekierami, piłami, no w sposób bestialski. Więc to był jego pierwszy kontakt z komunistami białoruskimi. Później już w czasie okupacji niemieckiej widział, jak wielu Białorusinów kolaboruje z Niemcami. Po wojnie, i to jest właśnie najważniejsze, Białorusini, komuniści z radością witali wkraczającą armię niemiecką. Wystawiali łuki triumfalne, wystawiali napisy, witamy wyzwolicieli i tak dalej, i tak dalej. Przez pewien czas, jak zresztą wielu innych żołnierzy wyklętych, kapitan Romuald Reis wszedł w struktury tworzącego się państwa i tak było między innymi w przypadku Żubryda, tak było w przypadku Ognia, tak było w przypadku Górego. Myśleli, że to jeszcze będzie trochę inaczej wyglądało, że jednak alianci się upomną o Polskę, że dojdzie do wolnych wyborów i że faktycznie no, będą mogli jakoś tworzyć struktury prawdziwego państwa polskiego. No, kiedy się przekonywali, że jednak nic z tego nie wychodzi, wtedy stępowali do konspiracji. I właśnie w jednym z takich plutonów wojska komunistycznego był przez krótki okres kapitan Góry.
Wtedy jeździł po miejscowościach, w okolicach Puszczy Białowieskiej, tych białoruskich, i tam Białorusini, myśląc, że on jest komunistą, zwierzali mu się, jak to mordowali hakowców, jak to teraz wyłapują jakichś żołnierzy pod ziemię. I on wiedział, jaka jest postawa tej ludności, bardzo negatywnie ustosunkowanej wobec niepodległościowego podziemia. Co więcej, były osoby wśród komunistów Białorusinów, którzy chcieli przyłączyć Podlasie do Związku Sowieckiego. Więc przede wszystkim widział właśnie, jaka jest postawa tej ludności. Po drugie, zupełnym absurdem jest używanie takiego argumentu, że Bury dokonywał czystek na tle etnicznym czy wyznaniowym. Bo tu nie chodziło o to, czy ktoś jest Białorusinem, Żydem czy Polakiem. Ważne było, czy jest komunistą, czy opowiada się po stronie niepodległościowej. Bo gdyby tak było, gdyby faktycznie nienawidził Białorusinów wyznania prawosławnego, to dlaczego w takim razie dwóch jego zastępców to byli właśnie Białorusini wyznania prawosławnego? To byłby jakiś absurd, co sobie się z tym nie zgadzało. W miejscowościach, w których przebywał osobiście kapitan Romuald Reis, w czasie tej pacyfikacji nie zginęła żadna niewinna osoba. Zostało rozstrzelanych tylko kilku kolaborantów. Niestety, w tych miejscowościach, gdzie byli jego podkomendni, w wyniku zamieszania, prawda, to nie było celowe działanie, w wyniku pewnego zamieszania zginęły także niewinne osoby. I zarzuca się jeszcze jedną rzecz, która rozstrzelano 40 kilku furmanów. Też przypomina, że niewinni furmani, którzy zostali rozstrzelani przez oddział Burego. Obecnie mój znajomy historyk Michał Ostapiuk do Strudy bada listę tych zamordowanych furmanów i porównuje tę listę z listą tych furmanów, którzy w 1940 roku zgłosili się jako ochotnicy do wożenia polskich rodzin z domów na stacje kolejowe, a później na Syberię. I to będzie bardzo ciekawe porównanie, bo okaże się, że ci furmani nie byli wcale niewinni, że oni już jako ochotnicy w 1940 roku zgłosili się do tego, żeby wytępić polską ludność. Szanowni Państwo, to oczywiście bardzo taki ciężki temat. To jest, nie mówi się o tym jakoś tak zupełnie swobodnie. Natomiast o tym warto wspomnieć z tej racji, żeby nie być właśnie zaskoczonym, żeby nie usłyszeć kiedyś takiego argumentu i nie wiedzieć, co powiedzieć. Bo sprawa jest jasna. Też nam teraz po latach bardzo łatwo jest tak oceniać, kiedy sobie siedzimy z herbatką w fotelu, czy coś było moralnie jeszcze dopuszczalne, czy to już było może troszeczkę przekroczenie tej granicy. Jasne, są pewne zasady moralne, które towarzyszą ludzkim dziejom zawsze i są uniwersalne. Natomiast pamiętajmy, że ci ludzie byli po 6 latach okupacji niemieckiej, po latach okupacji sowieckiej, w ciągłym zagrożeniu, ciągłym strachu, i działalności towarzyszyły ciągłe obławy. Więc no inaczej wtedy spojrzymy na niektóre ich zachowania, niektóre ich akcje. Jednak nawet wobec tych postaci krystalicznie czystych właśnie, no to siedzi kurna Nimka, możemy spotkać niekiedy jakieś oszczerstwa, zarzuty i kolumny. Tak było między innymi w przypadku niesławetnego artykułu w Gazecie Wyborczej, w którym to dziennikarka, już nie pomnę nazwiska, stwierdziła, że Danuta Siedzikówna przed śmiercią, krzycząc niech żyje Polska, przypomina zbrodniarzy hitlerowskich, którzy krzyczeli przed śmiercią Heil. No, myślę, że nie trzeba tego komentować specjalnie, prawda? Ale jak ktoś jest w stanie wobec 17-letniej sanitariuszki, niespełna 18-letniej w momencie zamordowania, jest w stanie ją porównać do zbrodniarzy hitlerowskich, no to musi mieć niezły tupet i musi mieć po prostu celowego działania, aby zohydzić powojenne podziemie. Zresztą w ostatnim czasie Gazeta Wyborcza, szczególnie w dodatek krakowskim, prowadzi swoistą kampanię przeciwko takiemu wspaniałemu miejscu, które jest w Krakowie, park imienia Henryka Jordana, gdzie jest taka aleja zasłużonych Polaków, gdzie są wystawiane popiersia brązowe różnych postaci z historii Polski, kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, różne postaci z przeciągu stuleci naszej historii, ale również żołnierzy wyklętych, między innymi właśnie rotmistrza Witolda Pileckiego, Inki i podpułkownika Łukasza Cieplińskiego pułku.
No to się nie spodobało dziennikarzom Gazety Wyborczej, że jak tutaj dzieci przychodzą się bawić do parku, mają oglądać jakieś popiersia, jakiś brąz, no po co coś takiego. Przypuszczam, że gdyby ten park, a przynajmniej jakąś część jego, oddano na miejsce spotkań działaczy LGBT, to Gazeta Wyborcza oczywiście byłaby zachwycona, że takie tolerancyjne miejsce. A niestety, jeśli są popiersia, gdzie jest to element jakiejś nauki patriotyzmu, no to Wyborczej przeszkadza. Więc widzimy, że te ataki wobec wielu żołnierzy wyklętych są cały czas obecne. Tak naprawdę nie możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z sytuacją analogiczną z lat dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to weteranów powstania styczniowego traktowano w sposób niesamowity. Pamiętajmy, że ich w 1919 roku już żyło niewielu, ale wszyscy zostali awansowani do stopnia oficerskiego, mieli specjalny krój munduru, to były fioletowe mundury. Wtedy, kiedy mijali na ulicy jakiś oficer starszy stopniem, ale młodszy wiekiem, no to nie oni pierwsi musieli mu salutować, co powinno być według zasad pierwszeństwa bez stopnia wojskowego czymś naturalnym, ale to właśnie ten oficer jako pierwszy salutował, chcąc oddać cześć, oddać szacunek temu weteranowi. Spotykali się z młodzieżą, spotykali się z harcerzami, zawsze byli otoczeni wianuszkiem młodych ludzi, którzy się nimi opiekowali, a ci z kolei weterani kształtowali ich patriotyzm. I znamienne jest to, że ostatni spośród powstańców styczniowych zmarł w wieku 100 lat w 1946 roku. A więc wtedy, kiedy to pokolenie, które oni wychowywali, to ostatnie pokolenie, które oni wychowywali, walczyło w bardzo podobnej walce o wolną Polskę. Więc w pewnym stopniu można powiedzieć, że historia w tym wypadku zatoczyła koło. Szanowni Państwo, podczas naszego spotkania grudniowego opowiadałem dość szczegółowo historię Janusza Niemca, syna majora Antoniego Żubryta. Tym z Państwa, którzy nie byli podczas tego spotkania, pozwolę sobie ją krótko streścić. Mianowicie mój rozmówca w wieku 5 lat został aresztowany i przebywał przez pół roku w komunistycznym więzieniu. Wtedy, kiedy major Antoni Żubryt rozpoczął swoją działalność partyzancką, nastąpiło aresztowanie pierwsze mojego rozmówcy, który miał wówczas 4 lata. Aresztowano jego babcię. UB spodziewało się, że jeśli będą mieli takiego zakładnika, wówczas Żubryt się podda. Żubryt jednak uczynił coś innego. Zaatakował posterunek milicji, zatrzymał 7 milicjantów, skontaktował się z UB i zagroził, że jeśli jego syn oraz teściowa nie zostaną zwolnieni, to on tych 7 milicjantów rozstrzeli. I faktycznie tym razem UB ugięło się pod tym naborem. Jednak w maju 1946 roku doszło do powtórnego aresztowania, tym razem 5-letniego Janusza Żubryta. W nakazie aresztowania tego 5-letniego chłopca napisano, że ten 5-latek podejrzany jest o współpracę z bandą Żubryta Narodowych Sił Zbrojnych. Aresztowali 5-latka, że współpracował z oddziałem swojego ojca. Przez pół roku ten chłopiec przebywał w więzieniu. Dopiero końcem października 1946 roku doszło do jego zwolnienia, ale okoliczności tego zwolnienia były bardzo tragiczne. UB przez cały czas nie mogło sobie poradzić z majorem Żubrydem. Wszelkie próby konfrontacji zbrojnej kończyły się niepowodzeniem. Postanowili zatem umieścić swojego człowieka w jego oddziale. Tym człowiekiem okazał się być 19-letni chłopak. W czasie wojny żołnierz kredytu Armii Krajowej, który poszedł po wojnie na współpracę z komunistami. Nazywał się Jerzy Wolen. Wkupił się w łaski oddziału i niestety co gorsza, wkupił się w łaski samego majora tak skutecznie, że został jego osobistym ochroniarzem. Aż do pamiętnego 24 października 1946 roku. Wówczas właśnie, tej nocy październikowej, Jerzy Wolen zamordował Antoniego oraz jego żonę Janinę Żubrydów strzałami w tył głowy. Do dziś nie wiadomo, gdzie spoczywają. Zdradzę Państwu, że 4 dni temu rozmawiałem z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem, który dokonuje ekshumacji na Łączce oraz w innych miejscach, gdzie w dołach śmierci chowani byli polscy bohaterowie. I mówił mi właśnie, że w ciągu najbliższego tygodnia, 2 tygodni rozpocznie prace ekshumacyjne na Zamku Rzeszowskim, a więc tam, gdzie wiele wskazuje na to, zostali pochowani. Czy się uda odnaleźć?
Jest pewna iskierka nadziei. Nie ma na to jakichś wielkich szans, ponieważ tam dokonywano sporej przebudowy w czasach komunizmu jeszcze, więc mogło po prostu dojść do, no mówiąc wprost i brutalnie, zmielenia tych szczątków. Mogło tam nic już nie zostać. Ale miejmy nadzieję, że faktycznie uda się odnaleźć szczątki Antoniego i Eliny Żubry. Nie ma już potrzeby przetrzymywania tego pięciolatka w więzieniu. Zostaje zatem z niego zwolniony i umieszczony w sierocińcu. Nieodlane wychowanie rodzinie, ponieważ ta mogłaby go wychować o zgrozo na patriotę. Więc umieszczono go w sierocińcu. Z tego sierocińca ukradła go ciotka, siostra Jeliny Żubry, która po mężu nosiła nazwisko Niemiec. Wywiozła go na Śląsk, później do Warszawy i tam go adoptowała. Z tego względu właśnie Janusz Żubry nosi dziś nazwisko swojej ciotki. Mógł powrócić do nazwiska swojego ojca, to jasne, może nadal powrócić, ale zawsze podkreśla, że jest swojej ciotce niezmiernie wdzięczny, ponieważ według dokumentów w Sanoku na Podkarpaciu, właśnie tam, gdzie działał Żubry, w Urzędzie Bezpieczeństwa były osoby, które chciały powiesić tego pięciolatka, tylko dlatego, że jego ojcem był major Żubry. Więc ciotka zapewne uratowała mu życie i w ten sposób chce pozostać jej wdzięczny. Ale nie zawsze powroty do oryginalnych nazwisk wśród moich rozmówców były proste. Tak było m.in. w przypadku Marka Franczaka, syna sierżanta Józefa Franczaka, lalusia ostatniego z żołnierzy wyklętych, który poległ w październiku 1963 roku. Otóż Marek Franczak do 90. złożył odpowiedni wniosek, rozpoczęło się postępowanie o ustalenie ojcostwa, jednak sąd nie miał aktu zgonu Józefa Franczaka. Co z tego, że były zdjęcia jego zwłok? Co z tego, że były akta operacyjne SB i milicji mówiące o tym, że akcja zakończyła się sukcesem, a więc śmiercią dla Rusia? Sąd uparł się, że musi mieć akt zgonu, a nie mając aktu zgonu, sąd postanowił, żeby przez kilka miesięcy w ogólnopolskim dzienniku szło ogłoszenie, że jeśli Józef Franczak żyje, to żeby się zgłosił. A człowiek już nie żył od 63 roku. Na szczęście ostatecznie sąd odstąpił od tego trudnego postanowienia. Wróćmy do historii pana Janusza Niemca. W 1995 roku do jego mieszkania w Warszawie zapukał pewien starszy, nobliwy pan. Ten starszy człowiek zostawił list zatytułowany Do syna, a autorem tego listu był Jerzy Wolen. Jerzy Wolen, ten morderca, w ogóle się nie pokajał, nie przeprosił. Co więcej, stwierdził, że jest to jego największe życiowe osiągnięcie. On się tu po prostu chełpił. Rozpoczął się jego proces, trwający 3 lata. Nie chodziło o to, żeby udowodnić, że on zamordował, bo on się do tego przyznał. Chodziło o to, żeby udowodnić, że przy tym morderstwie działał z bezpośredniej inspiracji Urzędu Bezpieczeństwa. A wtedy to jego morderstwo można byłoby zakwalifikować jako zbrodnię komunistyczną, zbrodnię przeciwko ludzkości, która nie podlega przedawnieniu, a nie jako zwyczajne morderstwo. Niestety prokuraturze nie udało się tego udowodnić i tym samym Wolen skazany nie został, ponieważ morderstwo uległo przedawnieniu. Kilka miesięcy po zakończeniu procesu doszło do spotkania między Wolenem a Januszem Niemcem. Wolen zaczął odwrócić się przywitać. Pan Janusz powiedział: chyba nie sądzi pan, że podam rękę człowiekowi, który zamordował moich rodziców. Na co usłyszał słowa: a czy dostał pan odszkodowanie? Bo jeśli tak, to powinien być mi pan jeszcze wdzięczny. Sprawiedliwość dojmowała go dopiero, można powiedzieć, w pewnym stopniu, rzecz jasna, 24 października ubiegłego roku. Wtedy to bowiem młodzież patriotyczna z Warszawy postanowiła go odwiedzić w jego mieszkaniu, ale on zamknął przed nimi drzwi, nie chciał z nimi rozmawiać. Ale wpadli na świetny pomysł. Wydrukowali ulotki i plakaty z jego zdjęciem, z jego nazwiskiem, z informacją, czego się dopuścił, poroznosili po blogu, w którym mieszkał, po okolicznych sklepach, nakleili na słupy. Upublicznili jego wizerunek i informacje, kim on jest. No przynajmniej w ten sposób został potępiony za swój czyn. Jerzy Wolen zmarł w marcu tego roku. Na jego pogrzeb przyszło 5 osób. Niestety na miesiąc później, bo na początku kwietnia tego roku, zmarł generał Władysław Pożogna. Człowiek, który w 1946 roku na terenie Rzeszowszczyzny nadzorował śledztwo skierowane przeciwko Żubrodowi. To jest charakterystyczne, że obaj zmarli w tak krótkim czasie. Dwie osoby odpowiedzialne za śmierć Żubroda. Obaj zmarli jako praworządni obywatele,
do końca życia pobierając sowitą emeryturę. Tymczasem porucznik Andrzej Kiszka, pseudonim Dom, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, pojmany w 1961 roku, w 1962 roku skazany, żyje do dziś, nadal nie doczekał się pewnej rehabilitacji. Nadal nie doczekał się pewnego anulowania wyroku skazującego. Dlaczego? Ponieważ ustawa z 1991 roku, która umożliwia rehabilitację, dotyczy osób skazanych w latach 1944-56. A porucznik Dom został skazany w 1962 roku. No jego ustawa po prostu nie objęła. I państwo polskie przez tyle lat nie było w stanie stworzyć procedur, aby umożliwić jego pełną rehabilitację. Wszystkich wyroków skazujących anulowali. Wiele wskazuje na to, że w tej porze, żeby porucznik Dom żył jak najdłużej. Ale wiele wskazuje na to, że tego nie doczeka. No, w jaki sposób tutaj trzecia RP honoruje żołnierzy wyklętych, mamy w tym momencie właśnie przykład. Po usłyszeniu historii Janusza Mięca myślałem, że już mnie nic nie zdziwi, że już nic tragiczniejszego nie usłyszę. Ale się myliłem. Rozpoczęło się przygotowanie drugiego tomu. W grudniu tamtego roku miałem spotkanie w Świdniku. I wtedy właśnie w Świdniku poznałem panią Magdalenę Zarzycką-Redmą, córkę Władysława i Stefanii Zarzyckiej. Wtedy to właśnie podczas spotkania w Świdniku po raz pierwszy odważyła się, żeby wystąpić publicznie, żeby przed zgromadzoną publicznością opowiedzieć o swoich przeżyciach. Ja wtedy też po raz pierwszy słuchałem jej relacji. Zarzyckiej i Dom na Lubelszczyźnie, w którym to domu spotykali się dowódcy patroli z oddziału Hieronima Deputowskiego Zaboru. UGO dowiedziało się o tym i zorganizowało obławę. Otoczyli dom, w którym przebywał akurat kapitan Uskok, Żelazny, czekali na Lalusie, na Franczaku. Partyzanci zorientowali się, że są otoczeni. Rozpoczęli odwrót, wycofywanie się, faktycznie udało się im przebić przez okrążenie. Opis tego przebijania się mogą państwo znaleźć właśnie w pamiętnikach Uskoka. On zdążył jeszcze, to był 49 rok, początek chyba marca, i zrelacjonował, to dokładnie wyglądało. Kilka miesięcy później, w maju, z początku maja 49 roku pochodzi ostatni zapisek kapitana Uskoka. Polska tonie w czerwonej powodzi, a tonący brzytwy się chwyta. Nasza nadzieja jest tą przysłowiową brzytwą. I 20 kilka dni później kapitan Uskok rozerwał się granatem otoczony przez komunistyczne wojsko w swoim schronie. Dzięki Bogu przytoczmy to pamiętnik. Ale wróćmy do tej historii. Partyzantom udaje się uciec. Zarzyccy pozostają w domu. Natychmiast ich aresztowano. Stefania Zarzycka była wówczas w 7 miesiącu ciąży, a pod sercem nosiła właśnie Magdalenę, moją rozmówczynię. Umieszczono ich na Zamku Lubelskim, w więzieniu, w celach obok siebie. Dlaczego? Ubecy chcieli wywołać efekt psychologiczny, żeby Zarzycki słyszał, jak biją, jak torturują jego żonę, jak ona krzyczy z bólu. I w wyniku jednego z przesłuchań rozpoczął się poród. Stefania Zarzycka urodziła w celi. Poród odebrała więźniarka, która była akuszerką. Po urodzeniu dziecka zapytała, chłopiec czy dziewczynka? Usłyszała, dziewczynka. Niech jej Bóg pozwoli żyć, odpowiedziała. Straciła przytomność, a po 15 minutach stwierdzono, że zmarła. Władze więzienia przez 2 lata i 2 miesiące tego noworodka, to niemowlę, trzymały w celi, w więzieniu. Dopiero po tym czasie umieszczono je w sierocińcu. Cudem przeżyło. W grudniu 1954 roku z więzienia wyszedł Władysław Zarzycki, któremu udało się przebić. Od razu rozpoczął starania o odzyskanie córki. Po 3 latach zakończono sukcesem. Przez kilka lat swoją córkę starał się wychować, wykształcić, przekazać jej także wartości antykomunistycznego podziemia. Pani Magdalena po latach wspomina, że właśnie wtedy, w 1957 roku, przychodził do nich do domu jakiś człowiek, zawsze od strony lasu, zawsze z bronią, nerwowo za siebie się oglądał. W latach 90. zobaczyła jego zdjęcie. Był to sierżant Francza, który jeszcze się ukrywał. Zarzycki umiera w 1961 roku. Jego córka w tym momencie ma 12 lat. I ponownie trafia do sierocińca. Państwowego, a jeśli państwowego, to i komunistycznego. Tam przechodzi, mówiąc wprost, pranie mózgu. Komunistyczni wychowawcy tam wmawiają jej,
że jej rodzice byli bandytami. I ona faktycznie zaczyna w to wierzyć. Występuje podczas różnego rodzaju apeli i uroczystości z okazji 1 maja, 22 lipca i tak dalej, mówiąc, że jej rodzice byli bandytami, że ona się od działalności rodziców całkowicie odcina. Dopiero w latach 80. zaczęła powoli rozumieć, że było inaczej, że jej rodzice nie byli bandytami, ale bohaterami walczącymi o niepodległość państwa polskiego. I jako pierwsza spośród rodzeństwa w latach 90. wystąpiła o anulowanie wyroku. Pani Magdalena dziś stara się tę historię przypomnieć. Wtedy właśnie w Świdniku się przełamała. Stara się tę historię przypomnieć nie tylko z tej racji, że to zawsze robi wrażenie. Kiedy wyobrazimy sobie dopiero co narodzone dziecko w celi, no to działa na wyobraźnię. Ale opowiada to przede wszystkim dlatego, że w ciągu tych kilku lat spędzonych razem z ojcem jej ojciec prosił ją o to, aby zapamiętała jak najwięcej szczegółów, które o niej przekazywał. Opowiadał jej o tym, jak wyglądała jego działalność konspiracyjna. Opowiadał o tym, jak jego pokolenie poniosło ofiarę za to, że chcieli żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Wiedział, że jego córka jest najmłodsza spośród rodzeństwa, że będzie zapewne żyła najdłużej. Wierzył głęboko w to, że komunizm w Polsce nie będzie wieczny. I chciał po prostu, żeby jak najwięcej zapamiętała, żeby mogła kolejnym pokoleniom to przekazać. I dziś właśnie pani Magdalena stara się to czynić. Drugi tom z kolei książki Wilczęta otwiera rozmowa z Kazimierzem Jachimkiem, synem Józefa Jachimka. Józef Jachimek działał w okolicach Tarnowa. Gdy rozpoczął swoją działalność partyzancką, nastąpiło aresztowanie jego żony, którą już na posterunku milicji okrutnie skatowano. Otrzymała 12-letni wyrok więzienia za nic. Później aresztowano syna Józefa Jachimka, Kazimierza, mojego rozmówcę, który miał wówczas 15 lat. Ubecy co drugi dzień bili go kastetem po głowie, chcąc z niego wydobyć zeznania obciążające ojca, żeby zaczął na ojca donosić. Ani słowa im nie powiedział. Próbowali go otruć, stwarzali mu możliwości ucieczki, aby podczas tej ucieczki go zastrzelić. Chcieli go też skazać na karę śmierci, tego 15-latka. Jednak nawet ówcześnie obowiązujące prawo, tak bardzo okrutne, zakazywało skazywania na karę śmierci osób nieletnich. W wypadku Danuty Siedzikównej Imki popełniono zbrodnię sądową nawet w świetle ówcześnie obowiązującego prawa. Kazimierza Jachimka jednak na karę śmierci nie skazano. Umieszczono go w poprawczaku. W grudniu 1948 roku UB dopadło Józefa Jachimka i go zamordowali. Wcześniej jeszcze aresztowali dwie siostry mojego rozmówcy, 5 i 7-letnie. I wtedy, kiedy już zamordowali właśnie ojca, przywieźli te dwie dziewczyny na jego zwłoki i kazali im się cieszyć, że w końcu tatusia zabili. Pan Kazimierz dziś ma 80 kilka lat. Opowiada, że do dziś śnią mu się te wydarzenia, do dziś śni mu się twarz ubeka, którego przesłuchiwał. Jakiś czas temu, rozmawiając z pewną osobą w okolicach Tarnowa, starsza kobieta, która przez szereg lat związana była z PZPR-em, pełniła dość ważne funkcje, opowiedziała mi historię Kazimierza Jachimka. Ona z dzieciństwa pamięta Józefa, oczywiście mówię o nim jako o bandycie, jednak te lata dynastii komunistycznej odcisnęły na niej swoje piętno, ale opowiedziała mi historię Kazimierza, nie znano tej historii wcześniej, myśląc, że również jako kobieta ją to wzruszy. Ale usłyszałem słowa, no jak się nie chciał przyznać, no to kopili. Widzą Państwo, jak wielu osobom taka mentalność nadal towarzyszy. Inna wstrząsająca historia z drugiego tomu książki Wilczęta. Rozmawiam z Maciejem Chojeckim, synem chorążego Antoniego Chojeckiego, pseudonim Ślepowrą z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Brat mojego rozmówcy, znacznie starszy od niego, Michał Chojecki, rocznik 23. Wraz z ojcem był AK, a później w NZW. Na rozkaz dowódcy ujawnił się i rozpoczął normalne życie, a przynajmniej tak mu się wydawało. Ożenił się. Niestety ożenił się źle, ponieważ dwóch jego szwagrów była agentami Urzędu Bezpieczeństwa. Wiele wskazuje na to, że ten ślub był częścią gry operacyjnej, którą rozpoczął Urząd Bezpieczeństwa wobec nich. I w 1953 roku Michał Chojecki nagle znika. I nikt przez kilka dekad nie wie, co się z nim stało. W latach 90.
Jego żona sprzedała dom, w którym mieszkali. Nowy właściciel tego domu rozpoczął remont. W piwnicy znaleziono szkielet ludzki. Okazało się, że są to szczątki Michała Chojeckiego. Człowiek ten, według ekspertów kryminalistyki, został zamordowany uderzeniem młotkiem w przednią część czaszy. Wiele wskazuje na to, że zbrodni dokonało dwóch jego szwagrów, agentów Urzędu Bezpieczeństwa. To oczywiście te najbardziej wstrząsające relacje z drugiego domu Wilcza. To te najbardziej bezpośrednie represje, bezpośrednie prześladowanie. Ale rzecz jasna, w wypadku innych moich rozmówców były podobne historie, może nie aż tak ekstremalne, ale musieli ukrywać swoją prawdziwą tożsamość. Kiedy syn kapitana Romualda Rajsa Górego, grupy noszący imię i nazwisko Romuald Rajs, gdy już studiował, ukazała się książka Sztylet Górego w serii Żółtego Tygrysa. Książeczka, bo to jego broszurka, która przedstawiała Górego w bardzo negatywnym świetle. I syn Górego, pan Romuald, wykupił wszystkie egzemplarze tej książki w mieście, w którym studiował, poprzez wszystkie kioski i wszystkie księgarnie, żeby koledzy, a przede wszystkim przełożeni na uczelni, nie dowiedzieli się, kim był jego ojciec, bo byłby z tej uczelni natychmiast wyrzucony. Historię, którą chciałbym jeszcze przywołać, właśnie z drugiego tomu książki Wilczęta, przekazał mi Wiktor Kania, syn porucznika Wiktora Kani, pseudonim Andrzej, z konspiracyjnego Wojska Polskiego z żoną. Historia niezwykle tragiczna, ponieważ ten mój rozmówca właśnie swojego ojca także nie pamięta, bowiem urodził się 24 dni po śmierci ojca. Był obecny podczas pogrzebu swojego ojca pod sercem matki. Opowiadał o tym, że ten pogrzeb był taką swoistą manifestacją patriotyczną mieszkańców Żor, którzy chcieli oddać cześć swojemu obrońcy przed sowieckimi gwałtami. Funkcjonariusze UB otoczyli trumnę, nie dopuścili nawet do niej księdza, żeby się pomodlił nad zwłokami, zakopali to ciało. Pan Wiktor opowiadał o tym, jak w jego dzieciństwu towarzyszyła bieda, głód, jak mama nigdzie nie mogła znaleźć pracy, ponieważ nigdzie nie chciano jej przyjąć jako żony bandyty. Pomagali im znajomi ludzie potajemnie, żeby to przypadkiem ta pomoc nie przedostała się do Urzędu Bezpieczeństwa. I tak naprawdę podczas rozmowy z panem Wiktorem Kanią zrozumiałem, za co z perspektywy oczywiście autora Wilcząt najbardziej cenię żołnierzy wyklętych. Cenimy ich jako tych, którzy walczyli w obronie niepodległości ojczyzny, cenimy ich jako tych, którzy walczyli w obronie wiary katolickiej, w obronie własności, ale Wiktor Kania przywołał pewną historię życia swojego ojca. Ojciec niekiedy spotykał się ze swoją żoną podczas działalności konspiracyjnej, antysowieckiej w piwnicy i przez małe okienka patrzył na swoje dzieci, które bawiły się na podwórku, starsze rodzeństwo mojego rozmówcy. I wówczas ten twardy żołnierz, który rozbijał posterunki milicji, który staczał potyczki z KPW, który likwidował konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa, ten twardy żołnierz wówczas płakał, że nie może normalnie żyć ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi. Oni swoje życie rzucali na stos ojczyzny. Oni byli do tego gotowi, jak najbardziej. Ale większość pośród nich, wszystkich tych, którzy założyli rodzinę, dręczyła myśl, co się stanie z żoną, co się stanie z dziećmi. Czy żona nie zostanie zgwałcona i zamordowana, czy dzieci nie trafią do sierocińca. A mimo tej świadomości pozostali w konspiracji, trwali na posterunku. Za to ich właśnie najbardziej cenię. Podobnie jak Wiktor Kania, swojego ojca nie pamięta Krzysztof Bukowski, syn porucznika Edmunda Bukowskiego, pseudonim Edmund, z ośrodka mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. Gdy oboje jego rodziców zostało aresztowane, miał 8 miesięcy. Ojca stracił na zawsze. Ojciec został zamordowany strzałem w tył głowy metodą katyńską w więzieniu mokotowskim w Warszawie w 1950 roku. Natomiast mama otrzymała 15-letni wyrok więzienia. Odsiedziała 8 lat, wyszła w grudniu 1956 i dopiero w wieku 9 lat Krzysztof Bukowski poznał swoją mamę. Ojca, a raczej jego szczątki, odnalazł po wielu latach na Łączce. Szczątki jego ojca zostały odnalezione i zidentyfikowane jako pierwsze. Niekiedy jestem zapraszany razem z panem Krzysztofem na spotkanie, aby opowiedział o tej swojej historii.
I mimo, że słyszałem już ją mnóstwo razy, za każdym razem, kiedy Pan Krzysztof o tym mówi, kiedy mówi o tym, jak zobaczył czerep swojego ojca rozbity na kilka części od uderzenia kuli w potylicę, wierzcie mi Państwo, że zawsze wtedy ma łzy w oczy. I to nie jest z jego strony jakaś taka, nie wiem, poza, gra, chęć wzbudzenia emocji. On to za każdym razem, mimo że opowiadał to kilkadziesiąt razy co najmniej, za każdym razem to bardzo głęboko przeżywa. Bo moi rozmówcy nie mają jakiegoś parcia na szkół. Jak mówiłem Państwu, musiałem ich niejednokrotnie przekonywać, aż prosić o to, żeby tego wywiadu udzielili. Dla nich marzeniem, dla wielu wśród nich marzeniem byłoby to, żeby wreszcie odnaleźć miejsce, gdzie spoczywa ich ojciec. Wielu spośród nich to w zupełności by wystarczyło. Żeby mieć miejsce, gdzie mogą przyjść, zapalić znicz, odmówić modlitwę, położyć kwiat. Wielu spośród nich takiego szczęścia nie ma. Szczęście. Z naszej perspektywy jest jakiś zupełny absurd, że możemy uważać za szczęście to, że wiemy, gdzie jest grób bliski. Z ich perspektywy byłoby to coś niewyobrażalnego. Tablica, pomnik, jak najbardziej, ale przede wszystkim cieszą się wtedy, kiedy po takich spotkaniach właśnie jak to do nich dzwonię i mówię, że jest zainteresowany, że ludzie chcą o tym słuchać, że cieszą się, że mogą usłyszeć tę historię, ponieważ w ten sposób jakby wzrasta w nich patriotyzm, wzrasta w nich zainteresowanie tym tematem, wzrasta w nich postawa taka właśnie, których nosicielami, przekazicielami byli żołnierze wyklęci. Wierzcie mi Państwo, oni się wtedy bardzo, bardzo cieszą, że jest ktoś, kto chce usłyszeć o ich ojcu, chce usłyszeć tę historię, chce się z nią zapoznać. Trudno jest mi nawet po prostu tak to przekazać wprost, że oni tym żyją niekiedy. Oni żyją tym, że mogą do mnie na czas zadzwonić i powiedzieć, że znaleźli takie a takie materiały, że dotarli do takich a takich dokumentów. W wypadku tych znanych dzieci żołnierzy wyklętych, typu Andrzej Pilecki czy inne postaci, to jest sytuacja oczywiście inna. Oni już byli w pewnym stopniu odkryci nieco wcześniej, choć rzadko który dziennikarz pytał ich właśnie o to, jakie było ich dzieciństwo, jakie była ich młodość, jak wyglądała ich młodość, jak wyglądały represje wobec nich samych. Natomiast są także postaci, którymi wywiad w książce Wilczęta jest pierwszą publikacją, która mówi o ich ojcu, a te historie były niejednokrotnie tragiczne i na pewno bardzo, bardzo właśnie takie nowe jakieś informacje na temat ojca swojego przeżywają i bardzo się cieszą, kiedy jest zainteresowanie tą tematyką. Szanowni Państwo, oprócz książki Wilczęta 2, która ukazała się właśnie w lutym bieżącego roku, niedługo przed 1 marca, przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w ciągu ostatniego miesiąca miałem okazję pomóc przy ukazaniu się książki pani Jadwigi Wojsz-Solowe Wyklęty los. Historia wydawałoby się jedna z wielu. Nie ma tutaj nazwisk takich jak Pilecki, nie ma tutaj takich nazwisk jak Sojczyński, jak Szędzielarz, a jednak jest to niezwykle wstrząsająca historia, która naprawdę zasługuje na zauważenie. Ojciec pani Jadwigi miał równe rodzeństwo i właśnie z tego rodzeństwa praktycznie większość, jeśli nie wszyscy, podnieśli represje ze strony systemu komunistycznego. Ojciec pani Jadwigi miał, powiedzmy, szczęście, ponieważ siedział w więzieniu tylko pół roku. Natomiast jego brat Szczepan, żołnierz wyznaczenia wojskowego, podczas powołania był ostrzelony przez swoją siostrę Marię, przetransportowany do Warszawy, do szpitala Dzieciątka Jezus. UB zorientowało się, że on tam przebywa, jaka jest jego tożsamość i w niewyjaśnionych okolicznościach w tym szpitalu zmarł. Natomiast jego brat, kolejny brat, Stanisław, aresztowany, skazany, wyrok wykonano, do dziś nie wiadomo, gdzie spoczywa. To mężczyźni, którzy ponieśli dwóch spośród nich śmierć, inny w więzieniu. Ale ta 18-letnia siostra Maria, którą jedyną jej winą, zbrodnią było to, że swojego rannego brata przetransportowała do Warszawy. Za ten właśnie czyn została aresztowana i skazana. Dziewczyna w wieku 18 lat. Na lata więzienia. W więzieniu zamknięto ją w celi z wisielcem, z trupem, na całą noc. Trzymano ją w karcerze, w wilgoci. No, w wyniku tego pobytu w więzieniu zachorowała na umyśle, przez wiele lat później błąkała się po szpitalach psychiatrycznych.
Ja was zniszczyłem całe życie. To nie są dane nazwiska. To nie są nazwiska, o których można przeczytać nawet wśród tych publikacji, tych najbardziej znanych dotyczących żołnierzy wyklętych. Ale widzą Państwo, jak jedna rodzina, jaką cenę, jaką ofiarę poniosła właśnie za wierność ojczyźnie. Oprócz tych publikacji chciałem jeszcze Państwa zachęcić do lektury książki Józefa Ladza, pseudonim Jastrząb. Jest dostępna też przy stoliku. Był to egzekutor w oddziale majora Łupaszki. W tym roku żyje do dziś. W tym roku spisał swoje wspomnienia, opisuje właśnie jak wyglądała ta jego działalność partyzancka. No, ma widać ewidentny talent literacki, ponieważ te wspomnienia czyta się bardzo dobrze. Bardzo Państwu dziękuję. Czy pojawiły się może jakieś pytania, jakieś wątpliwości co do historii, które miałem okazję zrelacjonować, co do procesu powstawania książki? Tylko uzupełnienia, to też, że Pan wymienił tutaj majora Ognia, Lajsa Górego, ale w ubiegłym miesiącu ukazała się pozycja, mogę śmiało powiedzieć, szkalująca majora Zygmunta Szędziewarza. Objęła publikację. Tak, pan Zykowicz napisał recenzję do rzeczy, znana postać. Była, znaczy nie wiem, nie pamiętam autora tej książki, tylko ta recenzja Zykowicza opierała się na tym, że w wyniku akcji odwetowej przeprowadzonej przez majora Łupaszkę zginęło w 80, bo lecz 90 Litwinów, w tym kobiety i dzieci. I miałem dosyć ostrą wymianę zdań, między innymi z takim felietonistą do rzeczy, panem Waldemarem Misiakiem, ponieważ, tak jak pan stwierdził, to łatwo jest mówić przy debatce, stosując współczesne kryteria wartości i oceniać tych ludzi. Każdy, kto znał strukturę i metody działania, na przykład oddziałów, Łupaszki, które nigdy nie stanowiły zwartej struktury, tylko były podzielone na różne szwadrony, które operowały w terenie, generalnie łączność była ograniczona, kilkanaście kilometrów odległości, dowódcy patrolów, młodzi chłopcy po 21-22 lata, którzy stracili mnóstwo rodziców, dzieci, nie wiem, braci. To, co się działo na Wileńszczyźnie, to jest do dziś dnia białą plamą. Przecież tam był, można powiedzieć, śmiało drugi Woły. Tam się nie mówi, teraz mało się mówi o Polarach, mało się mówi o innych miejscach kaźni dokonanych przez Litwinów, którzy nienawidzą, nicze nienawidzą Polaków. I Armia Krajowa podjęła akcję odwetową, bo nie było siły. Ja znam to z bezpośrednich ust. Mieszkała kiedyś świętej pamięci pani Teresa Lipińska Marciszewska, która pochodziła z Wileńszczyzny, a konkretnie Bratowa. I ona opowiadała, że Łupaszka to był, ona użyła określenia Mojżesz. On mówi, nas wyprowadził, umieścił nas w jakichś niedostępnych kamyszach, tych litewskich tam borach i dzień i noc nas pilnował. Ponieważ w chwili, mówi, polowali na nas jak na bydło, dosłownie. Strzelali do wszystkiego, co się rusza. Oddziały litewskie sławiły się nie gorszym okrucieństwem niż Ukraińcy. I w wyniku, i teraz nagle zarzuca się, że gdzieś tam oddział Łupaszki też również doszło, na pewno doszło. Tylko też trzeba sprawdzić kontekst sytuacji. Łatwo jest oceniać, łatwo jest rzucać na kogoś kalumnię. Mówić, że to nie jest rycerz, że to nie jest bohater, ponieważ zabił kobiety i dzieci, może nie bezpośrednio. Nie był w każdej chałupie, nie był przy każdym żołnierzu, nie, bo to było technicznie niemożliwe. A wracając jeszcze do Lubelszczyzny, mojej rodzinnej Lubelszczyzny, kochanej Lubelszczyzny. Konkretnie chodzi mi o zaporę, mówi pan, zastępca zapory, major, wnuk, pseudonim Popal, konfident, wyjątkowo mroczna postać. Pani Ewa Kubek laurkę napisała na jego temat. Tytuł, pozycja zaporczycy. Pan Korpuć, historyk z krakowskiego oddziału IPN-u, w jednym z biuletynów, również napisała sprostowanie. Wnuk nie zasługuje na takie uznanie. Był zdrajcą. On poprowadził zaporę po prostu jak po sznurku, w ręce UB. A co do tego, kto zdradził zaporę, są dość spore kontrowersje i pojawia się wątek innej jeszcze postaci znanego... Koźle Siemowickiego? Niemożliwe. No. Niemożliwe. To, że ktoś później zasłużył się, nie znaczy, że wcześniej się nie skłonił.
Wnuk oficjalnie się przyznało do tego, że miał miękką dupę. Chodził po wsi, tak mówił. To ja używam określenia, to co kolokwialnego mówił pan ojciec. Wnuk również, muszę panu powiedzieć, że już pod koniec, on mówił, popadł tak naprawdę. On własnoręcznie zastrzelił swojego szwagra. Moja mama była bliską przyjaciółką jego siostry. Wyprowadził za stodołę i zastrzelił swojego szwagra. Prawdopodobnie wiedział o tym, jego szwagrze, o tym, że on prowadzi podwójną grę. Także, wie pan, niech pan sobie wyobrazi sytuację, rozmowa. Jest pan zupełnie neutralnym człowiekiem. Rozmawia pan z nim. W pewnym momencie on wyjmuje pistolet i panu przykłada do głowy tak... wykonał taki ruch. On nie był już do końca normalny. Chociaż może tylko prowadził taką grę. W 80. bodajże 7 roku wyrejestrowany jako taki współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Myśli pan, że bezpieka to była banda i idiotów? Co? Nie, ja. I zdawali się, że nie bardzo towarzyszyła żołnierzom w Ukrainie. Tak było między innymi w przypadku Łuskowa, który rozdradził również jego żołnierz, Franciszek Kasperajski, za nim Hardy. I w wypadku Hardego sprawa była bardzo, bardzo prosta. On był egzekutorem i niestety w wyniku ekstremalnej sytuacji również miał problemy psychiczne, bardzo brutalne. I Łuskok się z nim nie zaczął, tylko kilka razy po marcie stał. I ten miał do niego uraz i go zdradził później, prawda? Ale w kontekście właśnie historii Hardego, co warto wspomnieć, bo czasami niektórzy mogą zapytać, no tak, tutaj mamy dzieci bohaterów, synowie i córki żołnierzy wyklętych, ale co było z synami i córkami tych, którzy na przykład zdradzili, którzy byli w oddziale. I w wypadku córki Hardego doszło do spotkania zupełnie przypadkowego jeszcze w czasach komuny z Adamem Brońskim, synem Łuskoka. I tutaj akurat trzeba przyznać, nie przeprosiła, bo jak ciężko mi, że przeprosiła, bo to nie był jej czyn, ale odcięła się od swojego ojca całkowicie. Wiedziała, czego się dopuścił i całkowicie się od niego odcięła. Wracając do historii majora Łupaszki, no tutaj trzeba być ewidentnie, bo trzeba pamiętać, jaki był kontekst sytuacyjny i trzeba pamiętać o skali. Nie możemy się z tego względu cieszyć, że doszło do takich sytuacji, bo to nie jest nic jakiegoś wspaniałego. Natomiast trzeba pamiętać o skali. Trzeba pamiętać, ile takich wiosek spacyfikowali Litwini i Polski, a ile Polacy litewskich. I kiedy sobie zobaczymy statystycznie, no to to jest niebała ziemia. Jasne, to mamy do czynienia z indywidualną tragedią ludzką i ciężko jest to zawsze zamknąć statystyki. Ale no niestety takich sytuacji niekiedy musimy. Na pewno jest to troszkę ograniczające naszą perspektywę, ale no inaczej nie jesteśmy w stanie na te czasy spojrzeć. Bo jeśli dojdziemy do takiego patrzenia bardzo indywidualnego, no to tak naprawdę nikt z żołnierzy wyklętych nie będzie zasługiwał na szacunek, ponieważ każdy jakąś wadę miał, to jak każdy z nas ma jakąś wadę. I wtedy dojdziemy do wniosku, że na dzień nie jest wart w ogóle szacunku, no bo każdy jest, ma takie, nie wiem, takie ma przypadłości, takie czy nie inne. Jeden, nie wiem, trochę nadużywał alkoholu, drugi nie wiem, miał jakieś inne przypadłości. No, ale w ogólnym rozrachunku, gdy spojrzymy całościowo na to, kim byli, jak się zachowywali, no to są postaci jednoznacznie pozytywne. Co nie znaczy oczywiście, że każdy ich czyn, każde ich zachowanie to było coś wspaniałego. Z tym, że trzeba też pamiętać o kontekście sytuacyjnym i o okolicznościach, które temu wszystkiemu towarzyszyły. Panie Kajetanie, ja z całym szacunkiem cieszę się, że pan jako młody człowiek, ja spodziewałem się, szczerze mówiąc, tak zupełnie przypadkowo dzisiaj jestem. Cieszę się, że w ogóle jest zainteresowanie młodych ludzi tą problematyką. To, co pan mówił, to jest prawda. Rzeczywiście zasługują na szacunek, ale ja chciałbym podkreślić pewną rzecz. Wie pan, bo ja znałem kilku ludzi, którzy byli zaangażowani. Po pewnym dzieckiem przysługiwałem się rozmową. Wie pan, lojalność wobec drugiej RP. Wie pan? Lojalność wobec przysięgi. Wie pan, najgorszą rzeczą, jaką mógł pan powiedzieć, to to, że jest bandytą. Strzępł durów, wie pan? I on mówił, że jest żołnierzem. On do końca konsekwentnie mówił, że jest żołnierzem. Jego przesłuchują bandyci, jego przesłuchują ludzie, uzurpatorzy. On niesie światło II Rzeczpospolitej. To może brzmi górnolotnie, patetycznie. Ale dla tych ludzi
to stanowiło wartość też. Ja myślę, że to też trzeba podkreślić. I wie pan co? Najbardziej bolało ta cholerna, że tak powiem, obojętność ludzi. Obojętność, wie pan, że ten skrajnie niemoralny, ten bandycki, ten zbrodniczy system znalazł oklask, wie pan, bo tak dużo ludzi. Wie pan, Kaczmarski napisał kiedyś taką pieśń o jednym z powstańców styczniowych, czy to nie był Piotr Wysocki, czy listopadowy. Chodzi nocami po walce i zagląda nagle ludziom w oczy, jakby w każdym widział. No właśnie, mówimy na tym samym poziomie, widzi pani. I to jest właśnie cały sens. Zaglądali w oczy ludziom, szukali i często nie znajdowali. Umierali często w zapomnieniu, z goryczą, wie pan, którą nieśli przez całe życie. Ciężko z takimi ludźmi było żyć pod jednym dachem. Czasem. Trudno się odnieść, ponieważ całkowicie się z panem zgadzam, że to były postaci, które niosły jeszcze nawet nie tyle drugiej, co nawet można powiedzieć, że jeszcze pierwszej Rzeczypospolitej, bo przecież oni właśnie byli wychowankami tych powstańców styczniowych, prawda? A powstańcy styczniowi odwoływali się jeszcze do Rzeczypospolitej obojga narodu, właściwie trojga narodu. I to był etos, który towarzyszył im tak naprawdę. Problem w tym, że żołnierze wyklęci nie wiem, czy go przekazali, ale nie z własnej winy, z winy Polski współczesnej po 89 roku. Ponieważ oni nie mieli możliwości w latach 90., kiedy ich jeszcze było się sporo, żeby przekazywali dalej te idee. Moje pokolenie, czy starsze, nieco, czy młodsze, stara się jakoś to rekonstruować. Staramy się to jakoś badać, ale ja nie wiem, czy to jest taka prosta kontynuacja, jak oni właśnie czerpali od powstańców styczniowych. To nie jest na pewno ten sam taki, taka sztafeta. To jest, byłaby ta przerwa w tej sztafecie. No i pytanie, czy ono zrobimy, czy nie. To już jest pytanie odnoszące się do przyszłości. Czy ktoś może jeszcze? Wie pan, duch budzi się czasem. I to... Czy jestem pesymistą z urodzenia, moim zdaniem duch Polaków się budzi wtedy, kiedy jest tak źle, że nie mają co do gadania zrobić. Popatrzę na 56, 70, 80, wszystkie strajki, one nie były żądane, nie było od razu żądane niepodległości, żądane wolności, ale były żądane chleba. I dopiero później jakaś warstwa, która miała dążenia niepodległościowe, dopiero wtedy próbowała nadać temu jakiś niepodległościowy charakter. A tak, dopiero wtedy, kiedy jest ślepo, wtedy dopiero zaczynają się budzić. Podłoże ekonomiczne. Dokładnie. Ja zresztą osobiście brałem udział w strajkach w 1988 roku, bo w 1980 roku to jeszcze byłem za młody. Natomiast to są zapomniane strajki na wybrzeżu. Tam też właśnie młodzież. To akurat też nie miało podłoża ekonomicznego, bo tam były raczej postulaty właśnie... No tak, tylko to była poza ZSU czy FMW, która było w porządku, ale nie było aż tak wiele. Ludzie zamykali okiennice, że w Krakowie to nie było zainteresowania w ogóle strajkami 88-89. Ludzie mieli to gdzieś. Ludzie chcieli, żeby był spokój, żeby już się dogadają tam przy tym okrągłym stole i tyle. No tak jest małe społeczeństwo, to trzeba budzić. Trochę zbyt optymistycznie wydaje mi się stwierdzenie, że polski naród niczym lawa pod skorupą, bo wydaje mi się, że ta lawa jest naprawdę bardzo, bardzo ukryta. Ale bardzo dobrze, że coś się dzieje. To tak optymistycznie. A czy wie pan, generalnie na samej strukturze narodu została dokonana taka wielka amputacja. Niech pan sobie, nawet już liczbami, mówmy takim zupełnie językiem technokratycznym, no popatrzy pan, jak brutalnie straciliśmy praktycznie połowę terytorium Polski. Zostaliśmy wycięci, cała inteligencja. I patrzy pan, po kolei, 1939, okres okupacji, Katyń, cała akcja AB niemiecka, to była przecież wielki holokaust, używając tego określenia inteligencji. I patrzy pan, jeszcze ilu udało się jeszcze przetrwać, jeszcze ilu podjęło walkę. Tak naprawdę, z tego co znam, skala no około 250 tysięcy, ile dobrze wiem, zaangażowanych w jakiś tam sposób. A i się skupiło w ogóle. Kto skazywał Bileckiego, przedwojenny sędziego, oficerowi armii krajowej. Też pamiętajmy, że to nie było tak, że wszyscy... No nie, bo tak mamy czasami takie podejście, że tylko jeszcze w czasie okupacji niemieckiej bardziej praktycznie Polacy ludzie stawili się okupantowi, ale po wojnie to była skala kolaboracji, była olbrzymia. To było coś niewyobrażalnego, mnóstwo ludzi. Część chodziło o to, żeby mieć po prostu chleb. Ciężko ich wtedy oceniać, ciężko ich potępiać. Ciężko mówić, że oni zachowali się niewłaściwie.
Niewłaściwie na pewno możemy określić tych, którzy chcieli mieć chleb i coś do chleba i jeszcze więcej, no to oni już musieli wejść do struktury bardzo głęboko. Natomiast w perspektywie właśnie tej większości, która zachowała się niewłaściwie, albo obojętnie, albo wyczekująco, tym jaśniej jawią nam się żołnierze wyklęci, którzy właśnie przeciwstawili się tej wierności, tej apatii społecznej i oni właśnie się niczego się nie dają. Prawda? Z tym, że to była większość. No, skala po 1947 roku historycy szacują żołnierzy wyklętych na 1800 żołnierzy faktycznie zbrojnych i czynnych, no i około kilkunastu tysięcy zaplecza. W Szczecinie się nie mieli, ale to jest 1800 osób na wtedy około 25-30 milionowy kraj. Pozwolę może jeszcze, czy ktoś jeszcze może na jakieś pytanie, bo jeśli nie, to będziemy kończyć to spotkanie. Z tym, że do Krakowa bezpośrednio jechać, więc dopiero o trzeciej partii.